Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku Pancernej Pięści. Dzisiaj zagramy sobie Conquerorem, czyli dziewiątym tierem brytyjskim z linii ciężkich czołgów. Zobaczycie naprawdę świetną bitwę, którą udało mi się nim ostatnio rozegrać. Jest to bitwa, w której nabiłem asa pancernego w końcu na tym czołgu. Będzie dużo damage'u, dużo fajnych akcji, więc myślę, że wam się to spodoba. Jadę sobie oczywiście w lewo, nie pcham się do lasu, ponieważ drużyna zaczynająca z północy na tej mapie w tym trybie ma uprzywilejowaną pozycję w lesie, ponieważ może się w nim od razu po rozpoczęciu gry schować i podjeżdżanie do tego lasu często kończy się po prostu zgonem. Jeżeli mają tylko jakiegoś w miarę ogarniętego spotera, to naprawdę trudno przez ten las się przebić, lepiej pojechać tędy. Tutaj jest osłona górek i zdecydowanie łatwiej zaatakować tą stroną, przynajmniej w pierwszej fazie gry. Widzieliście ostatnio, dodałem film, w którym pokazałem, w jaki sposób działa sobie. O, jest tutaj scout T21, na strzał poszedł, blow up, fajnie. Jest to film, w którym pokazałem, w jaki sposób błędnie są odtwarzane powiadomienia o przebiciu czołgu w momencie, kiedy go nie przebijamy tak naprawdę. To nie chodzi o to, że ja nie przebijałem tego T29, ponieważ widziałem, że niektórzy uważają, że o to chodzi w tym filmie. Nie chodzi o to w tym filmie. Wiem, że tego czołgu nie byłem w stanie przebić pod tym kątem w boczny pancerz, natomiast chodzi o to, że nie przebijając tego czołgu dostajemy komunikat, że to musiało boleć, albo że trafiliśmy w dziesiątkę, czyli komunikat mówiący o tym, że powinniśmy zabrać HP takiemu czołgowi, a tego HP nie zabieramy. To jest naprawdę irytujący błąd i myślę, że WG w końcu powinno się wziąć za to, żeby naprawić właśnie ten błąd i wyeliminować go, bo naprawdę doprowadza momentami do szału. Wracamy do gry, już nie będę o tym filmiku mówił, kto chce, to sobie go obejrzy. ST1, tutaj widzicie, nie napotkaliśmy zbyt dużego oporu po tej stronie, dlatego wjechałem, pozwoliłem sobie wjechać na tą górkę, ponieważ nie ma nas za bardzo co spotować, to jestem tutaj w miarę bezpieczny od artylerii. Te drzewa dają mi taką osłonę, że nawet jeżeli strzelam z tej odległości do tego ST1, to on mnie nie widzi. Ja również jego w tym momencie nie widzę, po prostu liczę na to, że komuś innemu uda się go podświetlić i będę sobie mógł zadawać obrażenia dodatkowo. Oczywiście będę próbował strzelać do czołgów wyświeconych w lesie. Rzadko kiedy zdarza się, żeby tutaj nie szło całe uderzenie. Zobaczmy ją. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem dziewiątych tierów. Mieli 8, ale jedno E75 już padło. 8 dziewiątych tierów to jest naprawdę dużo. I ta bitwa nie była naprawdę prosta. Za to dużo można było nabić damage'u, co za chwilę zresztą zobaczycie. Jest 5-2 w tym momencie, zjeżdżam sobie z tego wzniesienia, ponieważ tam już nic by się więcej nie wydarzyło. Chowam się za domkiem, nie będę tutaj się wystawiał na strzał. I spróbuję stąd coś postrzelać. Podjeżdżanie do kapa, nawet jeżeli wykończymy to ST1, podjeżdżanie do kapa tak wcześnie, w momencie, kiedy aż tyle czołgów znajduje się w lesie, jest bzdurą, ponieważ wystrzelają nas zanim zdążymy dojechać do tego kapa, nie mówiąc już o tym, żeby stać na nim i próbować skapować taką bazę. No nie ma na to najmniejszych szans. Dlatego trzeba tutaj sobie przykampić trochę, schować się za tymi budynkami i liczyć na to, że ktoś wyświetli przeciwników będących w tym lesie. Mam oczywiście żarówkę na tym czołgu, bo to już jest 9 tier, więc ta załoga już jest dość długo w użyciu i udało mi się wyekspić żarówkę, bardzo, bardzo polecam. Niektórzy się pytają w komentarzach, co to jest za moc tą żarówką. To nie jest żaden mod, to jest umiejętność, którą uczycie swoją załogę po osiągnięciu 100%. Potem wybieracie u dowódcy właśnie szósty zmysł, tak się nazywa ta umiejętność. I po wyszkoleniu jej na 100% otrzymujecie właśnie żarówkę, która powiadamia was o tym, że zostaliście wyświeceni przez przeciwnika. Oczywiście działa ona z lekkim opóźnieniem, ale i tak pozwala naprawdę bardzo dużo HP zaoszczędzić, ponieważ jeżeli was wyświeci ktoś, to automatycznie chowacie się za osłonę i nie otrzymujecie niepotrzebnych obrażeń. Widzicie, teraz jest taki moment, że my opanowaliśmy północ mapy, natomiast oni atakują południem i gdybyśmy chcieli teraz wjechać na kapa, co zresztą zaraz zrobi moja drużyna nierozsądnie, po prostu by nas wystrzelali z tego lasu, ponieważ w tym lesie znajduje się pewnie ze 3 albo 4 czołgi jeszcze. I tu będzie problem, żeby skapować. Po lewej stronie artyleria, niestety za późno zorientowałem się, że ona tam stoi. Próbowałem ją zdjąć, o właśnie, ona się jeszcze raz wyświeciła. Teraz za to mi przeszkadza wrak tego ST1, właściwie lufa tego wraku. Nie trafiłem niestety w tą artylerię, ale już została wykończona.
nie będzie stanowiła problemu. Dość długo się utrzymała, tam są takie całkiem niezłe krzaczki, gęste, dosyć jest ich dużo, więc to jest niezłe miejsce na artylerię. Trzeba tylko pamiętać, żeby stamtąd nie wyjeżdżać, bo inaczej będzie nas bardzo łatwo widać. Wracam się oczywiście do bazy. Powrót do bazy zawsze jest lepszym rozwiązaniem niż głupie wjeżdżanie na kapa, gdzie można bardzo łatwo oberwać. Omijam traktorek, który jest nieprzejeżdżalny, niestety. Pewnie już sami to zauważyliście, że wjeżdżając na traktorek nie da się przez niego przejechać. Taki głupi błąd akurat po prowadzeniu fizyki. I zwróćcie uwagę na J1, czyli na ten rejon. T-43 stoi tu od samego początku bitwy. Nie ruszyło się stąd nawet na centymetr. No po prostu ręce opadają, kiedy widzi się takich asów pancernych jak ten kolega grający na T-43, bo w żaden sposób nie pomaga tutaj drużynie. Zostały 3 dziewiąte tiery i 1 ósmy. Tutaj będę się kręcił teraz w okolicach tego kościoła. On jest niezniszczalny, więc daje niezłe schronienie, ponieważ za takimi różnymi szopami może się zdarzyć tak, że ją rozwalą i po prostu nie macie już wtedy gdzie uciec. Natomiast ten kościół jest na tyle duży, że z różnych stron może was osłaniać. Po prostu próbuję nie złapać jakiegoś głupiego strzału. Stoję i czekam, aż uda mi się coś wyświecić. Wyjechało T-34 na środek miasta. Tutaj niestety nie trafiłem w niego. Podjeżdżam sobie do tych zabudowań zniszczalnych, do takich jakby stodół czy shop, coś takiego. T-34 celuje we mnie. Niestety trafiam go w gąsienicę. On zabiera mi obrażenia, ale ja przeładowuję zdecydowanie szybciej od niego. Jeszcze mam na tym czołgu braterstwo broni, więc to już w ogóle jest bardzo szybkie przeładowanie. Udaje mi się go jeszcze podpalić. Już nie będę się wychylał, żeby zadać mu obrażenia. On na szczęście nie ma gaśnicy i już jest po nim. M103 trafiło mnie w międzyczasie z lasu. Pamiętajcie, jak wyświetlają się te informacje tu na dole, kto was trafił, czy kto wam zadał obrażenia krytyczne, to wtedy macie napisane, co to jest za czołg, więc możecie wywnioskować po kierunku strzału i po nazwie czołgu, gdzie taki czołg się mniej więcej znajduje i mieć na uwadze to, że właśnie w takim miejscu ten czołg, gdzie się jest ukryty i do was strzela. Teraz M103 druga, którą muszę sobie tutaj wykończyć. Ona sobie podjeżdża do naszej artylerii, do naszego nieszczęsnego T-43, który nadal kampi w bazie i w żaden sposób nie pomaga naszej drużynie. Ja wiem, że to jest siódmy tier i trafił naprawdę na trudną bitwę, gdzie jest bardzo dużo dziewiątych tierów, ale jednak kampienie w rogu mapy z artylerią to nie jest droga do zwycięstwa i powinien zdecydowanie bardziej pomóc, zwłaszcza w takim momencie, kiedy zostaliśmy właściwie ja sam zostałem na dwa czołgi. Na szczęście mam ze sobą artylerię, która mam nadzieję tutaj mi w jakiś sposób pomoże. Widzicie, nie wjeżdżam od północnej strony, ponieważ wydaje mi się, że z tamtej strony będą bardziej przygotowani na mój atak. Podjeżdżam sobie od południa, tutaj mam niezłą osłonę budynków jeszcze póki co i będę próbował po prostu wyświecić coś dla artylerii. Mam dość dużo HP, ponieważ nie straciłem go głupio wcześniej w czasie bitwy. Tak to, co zawsze wam powtarzam, kiedy nawet pytacie mnie, że jak grać jakimś czołgiem. Każdym czołgiem trzeba grać tak, żeby nie otrzymywać jakichś niepotrzebnych obrażeń, bo HP przydaje się po prostu w późniejszej fazie bitwy, kiedy już wszyscy są skoncentrowani. Zostają przeważnie nieźli gracze i każdy umie strzelać, więc wtedy HP daje dużą przewagę, bo można wyjechać, zebrać jakieś obrażenia i na przykład wykończyć czołg na 300 HP, a gdybyście mieli za mało tego HP, no to nie moglibyście tego na przykład zrobić. Dobra, wjeżdżam sobie do lasu, zrobię to bliżej prawej krawędzi, po to, żeby czołgi z środka nie mogły tam nie za bardzo strzelać, jeżeli tam są. Jest i z ósmy, szybko odwracam się do niego przodem, niestety mnie przebija. Kontowanie tym czołgiem troszkę pomaga, zawsze można coś tam odbić, ale generalnie nie jest on najlepiej opancerzonym czołgiem i nie można liczyć na to, że za każdym razem się uda odbić takie pociski. Znowu mnie ten IS-8 przebija. Strzelam już został na jeden strzał, może artyleria go wykończy. Chociaż pewnie nie, bo się cały czas porusza. Na szczęście mnie nie przebił, ale dostałem od M103. Jest to strzał z pocisku burzącego, albo był to strzał w gąsienicę, chyba w gąsienicę, bo ten komunikat na dole pokazuje, że gąsienicę teraz zrykoszetował, czyli najprawdopodobniej strzelał mi prosto w wieżę. Ta wieża dość nieźle odbija. Pociski wiem, gdzie mniej więcej stoi, dlatego jadę wprost na niego, jeszcze nie uderzył pociskiem, zostało mi 200 HP i czy jestem w stanie wykończyć taki czołg,
Jestem w stanie, jeżeli będę miał troszkę farta oczywiście. I się strzelam i zaczynam jeździć do przodu, do tyłu, skręcać kadłubem w prawo, w lewo, tak żeby coś tam złapać na gąsienicę, coś spróbować zrykoszetować. To jest moja jedyna szansa i liczę na to, że on mnie nie uszkodzi. Wydaje mi się, że strzela w ogóle z pocisków burzących, ponieważ zabrał mi dość mało HP. No i tutaj strzeliłem troszkę głupio, bo zniknął mi z pola widzenia, myślałem, że się nie ruszy i uda mi się go na ślepo dokończyć. Natomiast on się ruszył i straciłem HP. Muszę powiedzieć, że miałem niezłe nerwy w tym momencie, ponieważ wydawało mi się, że już jest po mnie i po prostu wyjedzie i mnie zabije. 7600 obrażeń w tej bitwie. Świetny wynik, jeszcze aż tak dużo nie miałem. Naprawdę ten czołg polecam, ponieważ bardzo szybko strzela i ma rewelacyjne celne działo. Bardzo często udaje mi się po 4-5 tysięcy damage'u na nim robić i już samo to, że aż tyle musiałem damage'u nabić, żeby zdobyć asa pancernego, świadczy o tym, że ludzie potrafią na tym czołgu wykręcić niezły wynik, więc jeżeli idziecie tą linią, to nie bójcie się Conquerora. On jest naprawdę bardzo fajny, zwłaszcza po wynalezieniu tego najlepszego działa. Dobra, to tyle w tym odcinku. Teraz te odcinki będą chyba tylko z jednej bitwy, będą za to częściej się pojawiały, bo nagranie takiego odcinka z trzema bitwami zajmuje mi troszkę dużo czasu, dodatkowo muszę to zmontować i potem rzucić na YouTube film, który waży powiedzmy 1,5 GB, więc to trochę czasu zajmuje. A w ten sposób, jeżeli będę wrzucał pojedyncze bitwy, mam nadzieję, że pójdzie to troszkę sprawniej, będę potrzebował mniejsze jednostki czasu na to, żeby taki odcinek wrzucić i będą się chyba pojawiały po prostu częściej. Dobra, to tyle w tej bitwie. Obejrzyjcie sobie filmik z Wotandera, jeżeli jeszcze nie widzieliście, bo będą się chyba teraz pojawiały filmiki z Wotandera. Lajkujcie, oczywiście komentujcie, odzywijcie się w grze, tak jak zawsze. A tymczasem żegnam Was i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!